Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Charytatywny, no i to będzie taka przykrywka, nie? Ja bym zrobił streama charytatywnego w tym miesiącu. Dobra, za chwilę przejdziemy do takiej, do śmiesznej części, bo sobie zobaczycie pewną rzecz, jak to wszystko, jak coś tutaj wygląda. Jestem przekonany, że Daniel to widział, bo on tego nie widział na streamie, ale pewnie będzie gadał z Jackiem i z Gosią na ten temat, ale za chwilę do tego przejdziemy. Ale moje ostatnie słowa odnośnie tego, to tak jak powiedziałem, pozdro Kubilas, pozdro Mielec. Mieliśmy to zrobić na różnych kanałach, ja powiedziałem, że... Ale w sumie to jest dosyć takie nawet intrygujące, o może tak. I kurwa, powiem wam szczerze, jak i tak puszczę do końca tego shota, to jestem przekonany, że wiele osób mi to na czacie napisze, więc możemy to przeanalizować. Dla chorej osoby... Teraz słuchajcie, bo Daniel będzie robić streama dla chorej osoby. Jestem ciekaw, co w tym ten. Chorej osoby, mama na co? To zawsze mówię, twardzenie... Twardzenie rozsiane. Tak, twardzenie rozsiane, to bez... I teraz patrzcie na minę. Dobra, to jest to. Patrzcie na pana Jacka i panią Gosię. Jak będzie Daniel opowiadać o swoim wujku. Bliski, no z rodziny, z krwi i kości, wujek starszy, który od no, wielu miesięcy, jak nie kilku lat jest już na wózku, ogląda nas szczerze, ciągle ogląda, nawet taki stream wyłączony, to jest zawsze oczekująca jedna osoba i to jest on, nie? Ma zanik mięśni, no i po prostu chce mu zrobić taką życiową niespodziankę. Jacku, powiedz mi, jest tam jakiś wujek u was, samo stwardnienie rozsiane, czy nie? Bo ja nie wiem. Powiesz ty mi, czy nie? Niespodziankę. Po prostu chcemy zrobić taką życiową niespodziankę.